Twój mózg ciągle przetwarza bodźce otrzymane od zmysłów i łączy je w całość. Zazwyczaj jest w tym bardzo dobry, ale posiłkuje się skrótami, uproszczeniami i utartymi schematami, które czasami zawodzą. Właśnie tą niedoskonałość wykorzystują iluzje optyczne. Jak działają? Oglądasz i wiesz. Na początek poddam próbie twoje postrzeganie rozmiaru. Oba ze wskazanych kół są takie same, ale jeden wydaje się mniejszy. Dlaczego? Badania sugerują, że nasze postrzeganie wielkości zależy od kontekstu. Zmieniając kontekst, w którym wyświetlane są oba kręgi, zmienia się nasze postrzeganie ich względnych rozmiarów. Może zauważyliście kiedyś, że Księżyc, obserwowany nisko nad horyzontem, wydaje się większy niż gdy znajduje się wysoko na niebie. Kontekst ma też wielkie znaczenie przy oglądaniu tego obrazu. Pola A oraz B mogą wyglądać jak różne odcienie szarości, ale w rzeczywistości są tego samego koloru. Tą iluzję nazywa się szachownicą Adelsona. Mamy tu do czynienia z bardzo ciekawym mechanizmem, w którym mózg otrzymuje sygnał z oczu mówiący, że pole A jest otoczone przez jaśniejsze obszary, a B przez ciemniejsze. Sąsiedztwo tych pól decyduje o tym, jak postrzega je mózg, co widać jeszcze lepiej na tym obrazku. Pola mają różne barwy? To popatrz teraz. A w którą stronę rusza się tancerka? Około 2/3 ludzi uważa, że kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara na lewej stopie. Pozostali widzą, jakby poruszała się na prawej stopie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Niektórzy, odpowiednio się skupiając, potrafią przełączyć się między tymi opcjami. Iluzja tancerki zwana jest też iluzją dwuznaczną. Brakuje w niej kilku przesłanek, aby mózg mógł dokładnie ją zinterpretować. Zauważ, że w tej animacji nie widać żadnej wskazówki dotyczącej np. głębi. Mózg próbuje to uzupełnić i tworzy własne założenia, dochodząc do różnych wniosków. Wiele osób twierdzi, że złudzenie tancerki pokazuje, która strona twojego mózgu jest dominująca, co nie jest prawdą. Ta iluzja ma związek ze sposobem, w jaki interpretujesz światło i kąt ustawienia kamery. Większość z nas automatycznie zakłada, że widzi tancerkę z góry, dlatego śledzi jej rękę, która wydaje się iść zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Inni zakładają, że patrzą z dołu i skupiają się na stopie, która porusza się w przeciwnym kierunku. Kierunek obrotu zależy od tego, co założymy. Teraz wpatruj się w środek tego obrazu. Najlepiej bez mrugania. Czy obraz zaczyna znikać? To wizualne zjawisko zwane efektem Troxlera. Występuje, kiedy obrazek jest delikatnie zamazany i nie przedstawia niczego konkretnego. Nasz wzrok nie za bardzo wie, na czym się skupić, a więc traci zainteresowanie obiektem i dosłownie wymazuje go z pola widzenia. Spójrz na obraz jeszcze raz. Czy widzisz wyłaniający się przycisk subskrypcji? Oglądałeś i wiesz. Zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco z kolejnymi filmami wypełnionymi ciekawostkami. Propozycje tematów do następnych odcinków podrzucajcie w komentarzu. Do zobaczenia i usłyszenia.